Siemano, siemano, z tej strony beneficjent programu, nie wiem jakiego programu, już na pewno. Dzisiaj zagramy Azazelem, ponieważ musimy, sprawdzę, czy nie, ma, nie mam, dobra. Ponieważ musimy odblokować Lilith. Musimy odblokować Lilith, dlatego zagram sobie po prostu Grid Mode'a Azazelkiem. I widzę, że mamy tutaj od razu fajną rzecz, bo mamy trzy kawę. No, podoba mi się to, podoba. No i co, lecimy z tymi falami. No fajnie, że ta trzykawa jest na promocji, bo następnej tamy dzięki temu też będą na promocji po 7 coinów. I na pewno w jakiś sposób to nam pomoże przy zdobywaniu Lily. Jak największej ilości pieniędzy, które chcielibyśmy wpłacić do maszyny, do dotacji pod koniec całego Grid Mode'a. Dostałem obrażenia od Grubasa. Pamiętajcie, żeby do Grubasów się nie zbliżać, bo inaczej dodadzą wam obrażenia. Tak samo w prawdziwym życiu, jak i w The Binding of Isaac. Jaki Isaac? No jakiśkolwiek Isaac, nie? W każdym Isaacu są Grubasy, które zdają obrażenia. Nie licząc z tym fleszowym. Też nie wiem jak tam z... tym dodatkiem, który dodał The Lamp. Bo akurat w niego nie grałem. Ja swoją przygodę z tą grą zacząłem od Reverb'a. Znaczy, zacząłem wtedy, kiedy był Reverb, bo jeszcze wcześniej grałem na przeglądarce. Właśnie w tą wersję flashową Isaaca. Ale Reverb był takim pierwszym, którego naprawdę się zagrywałem dużo. Bo w tą flashową wersję Isaaca to kilka ranów dosłownie zagrałem. Widzę, że mam już wystarczająco dużo pieniędzy i są piguły, ja piguły lubię. Ale dobre pigułki, ale dobre pigułki. Pigułki jest spoko. Pytanie, skrzynka czy treasure room? A skrzynka jest odkowa. The Stars. To jest ciekawe. Jakbym miał normalny piercy, to na pewno wziął. Ach, chuj, co mi tam. Let's go, soy milk. No, to będzie śmieszne na pewno. Ale fajnie mlekiem żyga na oponentów. To mi się podoba. I zauważyłem, że to strasznie też zasięg zwiększa tego małego Brimstone'a. Da Zela. Co ma go tak podstawowo taki krótki. To jest mega spoko. Przydałoby się mieć trochę większy zasięg i tak, mimo wszystko. Albo jakieś cricket buddy by siadło, tak teraz myślę. No jakiekolwiek tirdapy, bo... Nie, tirdapy są bez sensu akurat. Oj, tak czy siak będę tak samo zadawał obrażenia. Tirdapy nic nie zmienią w tej sytuacji. Dobra, zawalczę o to, ale nie wejdę tam po prostu i... No to jest w porządku, swój boss. Bardzo łatwy. Z Dinglem w takiej wersji się bardzo łatwo walczy. Tylko szybko trzeba wybombić, by no nie przeszkadzał. Co znaczy te pająki? Nienawidzę pająki w tej grze. Mimo to, że w realu bardzo uwielbiam pająki. Według mnie ogólnie pająki to są jedne z najbardziej pożytecznych stworzeń na świecie. Łapią te pieprzone muchy, komary. Coś czego mój pies nie chce robić ostatnio. Przez całe wakacje tylko dwie muchy złapał. A komara ani jednego chyba, bo przynajmniej ja nie widziałem. Tak, Asta, do ciebie mówię. Aż komary łapać. Panie, też moneta. I lecimy na następne piętro. No, wstałem sobie niedawno. O jakże konkretnej godzinie 10:30. Właśnie czekam, aż mi burger dojdzie do chałupy. Mówiłem sobie. Takiego z jakiejś tam lokalnej knajpy, takiego klasycznego. Jeszcze nie jadłem. Może jak będę pamiętał, to zrecenzuję. O, Hollow Benedict, fajnie. Jakiś orbital. Na kanale. Ej, ale ten Spider Bite to jest naprawdę mega dobra rzecz w sumie. Nie pomyślałem o tym. Gdy wszystkich slowował. Dzięki czemu będzie łatwiej ich ten wybijać. Ej, to jest mega spoko. Bardzo mi się to podoba, że dostałem tego Spider Bite'a. Tak swoją drogą, kolor, którym żygamy, jest dosyć niepokojący. Ale to jest tylko mleko, spokojnie. To nie jest jakaś
aktorka z filmów dla... dla bardziej dojrzałej widowni. Czy dojrzałej, no dorosłej po prostu. To najgorszy syf swoją drogą, jaki powstał, tak szczerze. Tego typu filmy, o których mówiłem przed chwilą. Na okrągło. Znaczy to na około, przepraszam, nie na okrągło. Bo to po prostu nie dość, że psuje życie samym ludziom, którzy to wykonują najczęściej. Nie czas może taki, nie wiem, wyjątków jak pan Łysy. Wing wing. Pan pewien Łysy. Ja kupię się tych Soul Heartów, bo potrzebuję i to jest range up. To by, i też to bym trochę nie kupił. Tak to w większości po prostu to psuje życie, nie? Tacy ludzie potem normalnej pracy już ciężko, żeby znaleźli. Jest to praktycznie niewykonalne w ich sytuacji. A żyjemy w czasach, w których jest to powoli akceptowalne, co jest... może tak, może nie tyle, co jest to złe, na pewno jest to nie na miejscu. Bo może potencjalnie namówić inne osoby do wchodzenia w taki biznes i traktowania go jako coś, przez coś, w co ludzie wchodzą nie dlatego, że po prostu z własnego wyboru zawodowego. No tak, jest to wybór zawodowy, ale jest to taki sam wybór, jak zostanie, nie wiem, zbrodniarzem wojennym na przykład. Nie, no taki głupi pomysł przyszedł do głowy teraz, nie? To nie jest to samo, wiadomo. Jest to tak samo głupie po prostu, moim zdaniem. Przepraszam, że tak dzisiaj na spokojnie gadam, ale średnio się wyspałem i widzę, że mamy tutaj mega zajebisty item, jest to Crown of Light, które zwiększy nasze obrażenia dwukrotnie. I tego itemu już nie kupię. Dobra, trudno, jest dobrze. Jestem zadowolony, mamy dobry item. Crown of Light jest mega zajebiste, naprawdę. No i co, lecimy dalej, no. Dobra. Kolejne piętro, kolejne wyzwania. Takie, że musisz odłożyć gacie do brania. The Game Key. No, zajebiście sensowny item. Glass A to jest damage up, to się zawsze przyda. Do tego laka. Więc przeszalam katar. O, dobra. Zajebiście, lecimy dalej. Od razu lepiej. Pies się na mnie patrzy, jak na jakiegoś nie wiadomo kogo. Nie jestem jakiś twój nie wiadomo co. Ty psie. Psie jebam. Psie jebam. Potencjał nie wyczerpany. Chyba proszę, był on mi dany. Kłody zabijamy, a tych bezpowych jeźdźców napierdalamy. Kurwa, ja powinienem raperem normalnie zostać. Wyobraźcie sobie takiego MC Bark. Zadawię jakieś głupoty do mikrofonu. Jąka się co chwila i tak dalej. W jakiś sposób. Houston byłoby wtedy dla mnie przewidziane. Jakim cudem ja to tak trzymałem krzywo? Jakim cudem ja to tak krzywo trzymałem? Tego Brimstone'a. Jak? A pies tam szczeka. Nie wiem jak to się stało w ogóle, że on tak krzywo się trzymał. Normalnie mi się to nie zdarza. No, te slowy są mega przydatne. No. Nie, no zajebisty jest ten item. Kurde, jednak z tym milkiem. Nie miałem jeszcze tej synergii generalnie. I fajnie, że się ten sojmilk trafił. W ogóle to jest jeden z moich ulubionych itemów. Kiedyś go nienawidziłem. Ale potem, jak wprowadzili do niego mega dużo synergii, to jest to naprawdę jeden z lepszych itemów teraz w grze. Mamy znowu Angel Room i tak szczerze to ja bym wziął chyba Holy Water z tych dwóch rzeczy, bo jest o wiele lepsze.
Prawda, z tego co kojarzę, nie jest to, nie jest to część do przemiany w Serafima. Ale jest tak czy siak dobrym itemem. Tutaj bym sobie wszystkich oczywiście wybił. Tą skrzynkę tylko na górze wziął. Znowu piguły. No i się zesrałem się. Opuściłem trochę. Jak to powiedział pewien wielki myśliciel. Połroszczy. To jest bez sensu w sumie, tak szczerze. Bo to mi da tears upa, którego nie potrzebuję. To mi da damage upa i speed upa. To jest tylko tears up, którego, jak już mówiłem, nie potrzebuję. Jeszcze tutaj zroluję. To jest range up. To się przyda. Range upa chętnie bym podnosił. Wszystkie range upy mile widziane. To sobie podniosę. Ten skoro mam chariot, to sobie idę za darmo. To sobie otworzę, wezmę te dwa soharty i sobie idę. No kurde. O, fajnie. To bodajże daje mi 20% szans na to, że nie dostanę obrażeń, jeżeli dobrze pamiętam. I welt, że będziemy szybsi o wiele. Będziemy bolidem. A nawet belt leadem. takie fale to są bez sensu, jak się te pojawiają. Najgorsze fale, jakie mogą być. Musisz biegać po tym całym pokoju, szukać tych pająków. Znaczy pół biedy, jak jeszcze masz te, które widzą, nie? Bo te ślepe pająki, jak się czasem je masz szukać, to jest... Panie, daj spokój. Jest to irytujące. Dobra, coś czego mi brakuje, walczymy z tym. Rozumiem z godnością człowieka. Kurde, to was tak tam dużo. Kaferajna się zebrała, co? Mhm. Szybko poszedł z tymi duszkami. Z jelitami też nawalamy. Walczymy. Ale chillera. No i tak to jak mogę grać w Ajdaczka, kurde. Dreamstone'ik jest. To prawda, na cały pokój nie ma. Ale też jest zajebiście. To sobie weźmiemy. To sobie też na pewno weźmiemy. Ten item jest bez sensu i znacząco to zwiększa zasięg to. Fajnie to ten zasięg zwiększa. Kurde. Nie sądziłem, że aż tak bardzo. O! O! Dobra. Na niego to trzeba troszeczkę uważać. Te hosty trzeba jak najszybciej wybić. Dobra, jest już obity. O! No i naparzamy monstra. Z nim też powinno pójść łatwo. O ile nie będę dostał głupich obrażeń. Zapominając, co on robi momentami po prostu. I tak, dwa razy skacze, teraz se Brimstone napuści. Teraz ja go zabiję. No i zajebiście. I przydałoby się dowalczyć jakiś Angel Room, ewentualnie Devil Room. Chociaż nie wiem, czy bym do Devil Roomu wchodził tak szczerze nawet. Znaczy nie, i tak wejdę w sumie, bo nic mi nie szkodzi teraz. Samo wejście do Devil Roomu nie jest płatne. Teraz w żaden sposób. Po prostu wcześniej chciałem mieć 100% szans na Angel Room na pewno. O, i znowu Angel Room. Miło. A item, nie będę go komentował, jest żałosny, po prostu. To sobie na szybko wybijemy, monety podniesiemy i na następne piętro się udajemy. Fajnie, fajnie, już przedostatnie piętro, za chwilę odblokujemy Lili. Czy my tutaj coś mamy? Nic ciekawego tu nie ma, ja bym tutaj zrolował wszystko. Blue map jest bez sensu na ten tryb. To jest bez sensu. Petrified Pool. Nie wiem, Panny Pack prędzej bym wziął. O, duży range up i continuum jeszcze. Działa, tylko że jest useless trochę, ale to jest bardzo duży range up. Zawsze coś. A tearsy mi zwiększają zasięg, czy mi się wydaje? Nie jestem pewien teraz. Kurde. Ciekawe, bo jakby to zwiększało zasięg, to by to było naprawdę OP. Mam zbox. To bym kupił.
Dobra, lecimy dalej po prostu. Nie narzekamy na nic. Fajnie taki disco brimstone mieć. Fajnie, fajnie. I to na... Soymil to teraz jest naprawdę mega dobry item na Zazela. Kiedyś to był beznadziejny item. Po prostu dramatycznie tylko zmniejszał nasze obrażenia. Ale widzę, że on nawet sam z siebie daje dosyć duży zasięg. Jak mamy ten brimstone azazelowski. To chyba nie jest jako brimstone liczony, z to co kojarzę i dostałem obrażenia. Ale trudno. Lubi się trudno, żyje się trudno. Dobra. Rozczłonkowiwuj się. Rozczłonkuj się. O! Zdychaj śmieci. No i to jest piękne po prostu. Nie potrafię jakiejś bardziej wykwintnej wyzywki wynaleźć w swoim jakże przeznacznym umyśle. Po co powiesz, zdychaj śmieci i tyle. I jesteśmy matką. Jej. Matka bąbelka i dwójki dzieci. Nie, dobra, nie roluję, bo ja tak nie wpisać. A jeszcze póki mam w sumie ten game kit, to sobie idę za darmo, to... O, fajnie. No, mogę spodzić dzięki temu na rolowanie. Ile ja tu muszę wpłacić? Lamp of Call, kurde, dobry item, no ale kurde. Że tam płacimy chyba tak na około 10 monet. No ale gówno. Dobra. Kurde, szkoda, że się na niego zdarzyło. A gdzie jest szczep? Kiszka stolcowa. Dobra, bierzemy jak najszybciej Lamp of Call. To naprawdę da duży modyfikator obrażeń, co mi się podoba. Piżamka, dobry item, ale bez sensu w naszej aktualnej sytuacji. Dwóch krampusów z kampusu. False PhD, którego nie będę brał. No tutaj nic nie będę brał, tak szczerze, same useless itemy. I chyba teraz nawet już nie będę pieniędzy wydawał i po prostu na Ultra Grida się przejdziemy. Scenkę sobie pominiemy. Może będzie naprawdę dobry. Nie ma nic dobrego. Dobra, tym bardziej. Będę sobie spamował po prostu pintetami w jakiś... Przepraszam, sposób. Próbował znaleźć coś dobrego. Ogólnie ten item aktywny też jest tyle fajny. Mam z box. Cholera. Że on nam zwiększa laka. To jest zajebiste w tym itemie. Jedna z lepszych funkcji jego, tak szczerze. A szczerze, że przy niku tutaj i tak nic nie dropi, więc się tego trinketu tym bardziej nie opłaca. To jest w sumie głupie, nie? Bo trafić jakiś challenge'owy przeciwnik, a z niej okrucznie może dropnąć ani bomba. Znaczy wiem, że to chodzi o ekonomię tego trybu pewnie. W sumie o co też innego mogłoby chodzić. Na trybie chciwego, dosłownie tak się ten tryb nazywa, więc... Jakby mogło chodzić o coś innego, to byłoby dziwne i... Widzę, że to jest strasznie dużo tych. Strasznie dużo tych śmietników, więc... Bomby by się przydały na pewno. Byłby teraz bardzo dobrym pomysłem. Dobra. Może być jakiś bot bombowy. Nie ma. O! To się przyda, może dostanę żelazo dzięki temu. Trinketowi. Fala dosyć łatwa, tak szczerze, chociaż... Monstro dwójka jest irytujący lekko. Bardziej przez te muchy, które się rozwala. Tym bardziej jak część zeslowuje, a część nie zdąży zeslowować przed zabiciem. Dobra. A jeszcze jedna fala, o kurde. O, to pójdzie szybko. No pojaw się. Łatwo. Dlaczego ten trinket cały czas zamieniam? Zamieniam cały czas ten trinket. O kurde. A, bezużytecznie wybuchnął.
Świeczka. No ogólnie dobry item, ale już na ten etap gry to bez sensu. Żałuję, że nie ma bomb albo jakiegoś sposobu, żeby ich zniszczyć wszystkich. Przydałoby się to. Bo z nich potencjalnie mogłoby bardzo dużo itemów drapnąć. Dobra, lecimy na tego grida nieszczęsnego. W pierwszym... W pierwszej kolejności tamtych gdy zabijemy i dużo coinów nawet dropło, co mi się podoba. Bo zawsze 15 dropi, także miał jakąś wpłatę ewentualnie. To jest spoko. O, bombki. I ludzik. Te pająki jeszcze po respi. No ja pierdzielę. No trochę ten Brimstone ma minusy właśnie, że jak trzeba coś szybko zabić, to... to lekko nie wyrabia. Ale ten slow naprawdę nam wspomaga unikanie. Uwielbiam za to ten item. Cały czas bomby. Nie mógłbyś, nie wiem, przeciwników porespić sobie. Albo serc. Ale cały czas musi bomby respić, nie? Ci wyciulek. Griduje strasznie tego rana, chłop. Nie no, więcej tych bomb, więcej, naprawdę. Jakbyś na poprzednie piętrze był może i tych wszystkich śmieci tam wysadził. A nie tylko mnie próbujesz. Samolubie. A dobrze, że nie mamy w sumie tej gridier moda, bo byłoby to wiele trudniejsze, na pewno. Dobra. Dobra, się ich respiło, ale oni są łatwi do pokonania, więc pół biedy. Jest to jakieś fun to play. Takie machanie tym jak jakimś mieczem. A bo to się utrzyma jakby na przeciwniku. Dlatego mi się to tak utrzymywało w takim dziwnym kącie. Może to faktycznie jakiś bug. Nie zdziwiłbym się. Bo ja generalnie jakby... Po tym się jakby... Bo ja steruję strzałkami generalnie, nie? O właśnie, teraz strzałam do przodu. Mam tylko, znaczy strzałkę w dół mam tylko na ciśnie tam teraz. I cały czas strzelam. Lilith, zajebiście. To jest kurde bez sensu, że ja tak dziwnie strzelam tak krzywo. Nie wiem, czy to jest bug faktyczny, czy tak miało być. Dobra, wpłacamy po prostu. Przestaję już pierdolić. O, Kenny Snow Holds Paper Clips. Dobry item. Cóż, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że obiadek wam dzisiaj będzie smakował, bo mi jeszcze nie przyszedł. Ale przyjdzie za pół godziny. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Następny rankramy Lilith. No i żegnam.